Cześć wszystkim, dzień dobry. Czy mnie słychać? Hej, dzięki. Dobrze, zostały 2 minuty. Ja włączyłem, rozpocząłem wydarzenie. Zatem ono ruszyło się, już nagrywa. Dla osób piszących w czacie też ta informacja, że czat od tej momentu się też rejestruje, w związku z tym, jeżeli będzie udostępniane nagranie, to ono będzie udostępniane też z tym, co się dzieje na czacie. Dobrze. Dziękuję, panie Krzysztofie. Ja kocham Fundację Wolności z Lublina. No powiedzcie coś do mikrofonu. Krzysztofie, nie możecie, ale mogę nas przełączyć w tryb mikrofonów, jakbyś chciał, natomiast powoduje to chaos. Myślę, że dobrze. Jest godzina 19. Zaczynamy zatem spotkanie dotyczące jawności, a żeby jawność w jakimś zakresie była poszerzana albo pilnowana, to tak naprawdę apeluję o przekazanie 1%, jeżeli ktoś się jeszcze nie rozliczył na sieci obywatelską Orzdok Polska, numer KRS jest w tej chwili na prezentacji, więc prośba, żeby o tym pamiętać i wspierać, bo to jest ważne. Jak się okazuje, również w tym czasie, nie również, ale tak naprawdę najbardziej się chyba okazuje, że w aktualnej sytuacji ta dostępność informacji i tego, żeby w jakiś sposób weryfikować to, co się dzieje, zarówno na poziomie centralnym, i też w gminach, powiatach, czy w województwach, czy w ogóle w instytucjach publicznych, to jest bardzo ważne, żeby o tym myśleć. I do tego też zachęcam. Zaczynamy część prezentacyjną. No, jesteśmy w dosyć ciekawej sytuacji, jakbym nie powiedział trudnej, ale może i ciekawej, jeżeli chodzi o jawność, bo mamy dwie specustawy. One się pojawią, ja będę używał specustawy COVID-19, czyli z początku kwietnia i dzisiejsza ustawa. Najwięcej zamieszania, jeżeli chodzi o kwestie jawności, wprowadziła ta pierwsza ustawa z 2 marca. I o niej będę dzisiaj trochę opowiadał. Postaram się nie opowiadać o różnych kwestiach związanych z najróżniejszymi interpretacjami, że to może być tak i tak, albo w taki sposób, bo kto przeczyta te przepisy przy ich nieprecyzyjności, to może dojść do różnych wniosków. Raczej będę opowiadał, postaram się powiedzieć z tego, co my już dostrzegamy w sieci obywatelskiej, i trochę chyba też tutaj Krzysztof Kowalik się już przywitał z nami, ale też z tego, co mi się wydaje, ale jestem przekonany, że już też prezydent Lublina powołał się na tak zwaną specustawę COVID, żeby nie odpowiedzieć na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Później Krzysztof pisze na czacie, więc mam nadzieję, że dobrze pamiętam. I o tym chciałem też powiedzieć, no powstała się taka sytuacja, że te przepisy, jakkolwiek by ich nie interpretować, czyli przepisy specustawy, stały się powodem do tego, żeby w jakimś zakresie w momencie trwania epidemii dzięki Krzysztofowi już udostępnił, nie realizować wniosków, czy zawiesić realizację wniosków o udostępnienie informacji publicznych, które wpłynęły wcześniej, a jeszcze nie zostały wykonane, albo w tej chwili składamy wnioski i one nie są wykonywane. Nie jest to, wydaje mi się, że nie jest jeszcze do końca taka masowa historia, że rzeczywiście na te przepisy
przepisy są stosowane. Natomiast no, ja mam takie doświadczenie, że jeżeli istnieje taka możliwość, żeby nie odpowiedzieć na wniosek, to ona się w jakimś zakresie pojawi, więc tutaj trzeba uważać. No, mam dwie wiadomości, dobrą i złą wiadomość, jeżeli chodzi o te przepisy. Zła jest taka, że rzeczywiście specustawa wpływa na realizację wniosków o udostępnienie informacji publicznej i też, co jeszcze postaram się trochę o tym dzisiaj opowiedzieć, na kwestię ochrony sądowej tego naszego prawa, czy w ogóle prawa do informacji i w tym zakresie to też jest niebezpieczne. No dobra wiadomość jest taka, że ja mam wrażenie, że ktoś rozsądny się okaże w tej sytuacji w Polsce. I tutaj mam nadzieję, że będą to, jakkolwiek to może zabrzmieć przekornie, mam nadzieję, że będą to sądy administracyjne. I o tym powiem na końcu. No bo nie wierzę to w to, żebyśmy w okresie trwania epidemii byli pozbawieni prawa do informacji. Znaczy, byłaby to sytuacja zupełnie niepokojąca. Zarówno pod tym względem dobrej historii, że zarówno pozbawieni tego możliwości, znaczy, pozbawieni procedury czy terminów do wykonania wniosków, ale też sądowej ochrony w tym czasie. Natomiast no, zła jest taka, że zobaczymy, jak to wszystko zaistnieje. No i pierwsza rzecz, to są dwa przepisy, ale ja wskażę na pierwszą rzecz, to jest kwestia tej ze specustawy pierwszej, artykułu 15 ZZR. No i tam jest taka kwestia, że jeżeli dotyczy, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i z powodu COVID-19, bieg terminów prawa administracyjnego. I to jest jakby spór, czym będą te terminy administracyjne, czy to będą przepisy związane z ustawą o dostępie do informacji publicznej, że te terminy, bieg tych terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. I tu jest jeszcze taki element, na który trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten przepis, dlaczego on może mieć zastosowanie do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Bo uznajmy jakby dla takiego, znaczy dla praktyki, no bo nie dlatego, nie będziemy tu uprawiali filozofii prawa, dla praktyki, znaczy nie filozofii prawa w rozumieniu przedmiotu, tylko żeby to nie ma tutaj się spierać o szczegóły. Natomiast uznajmy, że w jakimś zakresie, że administracja może korzystać z tego przepisu. Dlaczego dotyczy ono prawa do informacji? Bo proszę zobaczcie na to, że jeżeli zachowanie tych terminów jest uzależnione od udzielenia ochrony prawnej przed sądem lub organem, znaczy prawo do informacji w tym rozumieniu dostępu do informacji, to ono podlega bezwzględnie ochronie prawnej przed sądem. No i tu jakby to jest kwestia tego, że mamy termin administracyjny, jest ta ochrona przed sądem, no i jakby to skutek, że skutkiem tego jest stosowanie do ustawy o dostępie do informacji publicznej. No i to są te terminy wynikające z artykułu 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli że wniosek jest wykonywany natychmiast do 14 dni. To jest ustęp pierwszy, a ustęp drugi, że ten termin może być przedłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zatem wracając do tego, do początku, czyli mamy specustawę, która stanowi terminy administracyjne związane, jeżeli od ich zachowania uzależniona ochrona prawna, ochrona sądowa czy prawna nie rozpoczyna się, rozpoczęty ulega zawieszeniu. Oczywiście można się spierać. Znaczy, to jest kwestia teraz tego, jak do tego będą podchodziły organy, jak sądy to też zrozumieją. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię sądów, to zaraz o tym powiem. Krzysztof Kowalik zadał pytanie, czy musi skorzystać z tego przepisu, czy musi? Musi. Znaczy, jeżeli byśmy powiedzieli, że w państwie jeszcze obowiązuje zasada legalizmu, no to prawo należy stosować. Znaczy, to, znaczy, trudno byłoby mi powiedzieć, że podmiot zobowiązany, jeżeli dochodzi do przekonania, że ten przepis dotyczy dostępu do informacji publicznej, procedury dostępu do informacji publicznej,
to może go nie stosować. I tak naprawdę nie jest jakby zawieszona sama jawność, choć o tym jeszcze za chwilę, natomiast terminy z ustawy o dostępie do informacji publicznej są zawieszone i to jest o tyle niebezpieczne, że te wnioski mogą być nieprocedowane, czyli możemy dostać takie zawiadomienie, że okej, złożyłeś wniosek, ale ze względu na specustawę nie rozpoczyna się okres, bieg terminu do wykonania wniosku, on będzie wykonany później, zatem w tym okresie zostajemy pozbawieni prawa do informacji. Tu o niebezpieczeństwo jest jeszcze dalej idące, no bo jeżeli uznamy, że ten przepis ma zastosowanie, to jest niebezpieczeństwo, że również będzie stosowany do dziennikarzy ze względu na artykuł 3a prawa prasowego, czyli tego, że w przypadku pytań kierowanych przez dziennikarzy stosuje się ustawa o dostępie do informacji publicznej, to będzie powodowało, że nie tylko jakby w tym kontekście dla każdego to prawo będzie, może być ograniczone, te terminy w tym czasie nie będą biegły, po prostu wnioski nie będą wykonywane, ale też w kwestii tego, zgubiłem wątek, bo przeczytałem Krzysztofa Kowalika pytanie, bo też chcę na nie odpowiedzieć, no jakby będzie też dotyczył prasy ten przepis. W związku z tym może być tak, że jeżeli by się w jakimś momencie rozlało to wszystko i na przykład wyobraźmy sobie, że w tej chwili rząd zaczyna stosować ten przepis i służby sanitarne ten przepis, że nie w tym czasie nie biegną terminy do realizacji, nie zobowiązują, znaczy nie mogą zawiesić, czy mogą nie stosować terminu do wykonania wniosku, to zostajemy pozbawieni dosyć dużej części wiedzy. To też będę opowiadał w zakresie spraw, które my prowadzimy, no ale tak naprawdę zostajemy tylko i wyłącznie na polu informacyjnym władzy, no tak naprawdę, która nas może informować w sposób dowolny, a my nie możemy tego sprawdzić w tym okresie. Natomiast no, co z tego, że dowiemy się po roku czasu, co się wydarzyło, jak to już się w wielu sytuacjach może stać. Zatem mamy ten... ta kwestia artykułu 15 ZZR i ustawa o dostępie do informacji publicznej i tego stosowania w tym zakresie. I tutaj mamy to, o czym ja mówiłem, czyli jeżeli wnioski były złożone, to zawieszony jest ten rozpoczęty termin, a jeżeli składamy wnioski, to nie rozpoczyna się bieg terminu. No i to jest naprawdę niebezpieczne. Znając podejście administracji, to jest jeszcze jakby nie całej administracji, ale znając też podejście administracji do kwestii jawności i tego, jak podchodziła w stanie zwyczajnym, bym powiedział, do terminu wykonywania wniosków, ale też jakby takiego poczucia, czym jest jawność w demokracji, no to ja się bardzo tego obawiam. Natomiast no jest jeszcze druga kwestia, którą my dostrzegamy w sieci obywatelskiej, no to jest kwestia tego, że niektóre podmioty zobowiązane zwracają, nie jest to jakoś dużo, ale zwracają nam uwagę, że czas jest trudny i to pytanie nie jest nie na miejscu w ogóle, korzystanie z prawa do informacji. Ja uważam, że właśnie to jest czas, w którym korzystanie z prawa do informacji ma istotne znaczenie w tym, żeby wiedzieć, co się dzieje. Krzysztof Kowalik, to pytanie wrócę trochę może, i teraz tak, to nawet może w tej chwili, bo powiem dosyć, padło pytanie od Krzysztofa Kowalika odnośnie, czy dotyczy też to, czy pytanie jest takie, ja to odpowiem w tej chwili, bo później to może być nieczytelne. Krzysztof Kowalik pyta na czacie tutaj, czy organy mogą sobie biurczo realizować ten przepis, jedne wnioski realizować, a drugie nie. Nie chodzi tylko o dostęp do informacji, ale wszystkie postępowania administracyjne. I ja teraz przeskoczę trochę na dół, bo mamy taką sytuację specustawy COVID 2.0, czyli dzisiejszej ustawy uchwalonej przez Sejm dzisiaj. I o tyle jest
dosyć niebezpieczne to, co ja mówię, jakby trochę też potwierdzające, że ten przepis zawieszający bieg terminu albo wskazujący, że się nie rozpoczyna, może mieć zastosowanie dosyć szerokie, dlatego że specustawa COVID 2.0, czyli dzisiejsza, włożono do wskazano, że określone procedury, na przykład dotyczące rewitalizacji czy zagospodarowania przestrzennego, nie są zawieszone. Zatem jakby ustawodawca dostrzegł, że zawieszanie terminów jest bardzo szerokie i pewne jakby procesy, które się dzieją na przykład w administracji, wskazuje, że jednak te procedury mają trwać i nie dotyczy ich przedłużenie, więc to jest kwestia takiego może rzeczywiście szerokiego rozumienia tego przepisu. I to jest odpowiedź, Krzysztof, do ciebie. No moim zdaniem nie można sobie dobierać przepisów czy procedur, do których to stosujemy, jeżeli chodzi o terminy administracyjne. Natomiast no, jest jakby ten wątek cały czas, który się pojawia i rozumienia tego, tej ochrony sądowej wynikającej z tego, co się dzieje. Są pytania, spróbuję na nie odpowiedzieć. Aha, tutaj jest pan Przemysław Jagielski, Przemek wskazuje, że bym wnioski składał cały czas, jak ten stan potrwa 3 miesiące, to te urzędy ugotują, zacznie biec od wszystkich wniosków jednocześnie. Tak, no ale też zaczną nam przedłużać, czyli jeżeli potrwa 3 miesiące, to dostaniemy informację o tym, że wniosek zostanie wykonany za kolejne 2. Kamil pyta, jeśli w czasie epidemii wysłałem zapytanie, po 14 dniach organ przedłużył termin do 2 miesięcy, czy mamy interpretować, że organ stosuje normalnie procedurę i nie, tak, nie zna jeszcze specustawy, albo stosuje ustawę o dostępie do informacji publicznej. Tutaj jakby Kamil, nie wiem, czy się nie połapali, natomiast obawiam się, że może to się dosyć szybko zmienić. Normalny bieg, tak. I jest jeszcze coś, co jest bardzo ważne w tym kontekście właśnie dostępu do informacji publicznej i to jest kwestia bezczynności. Ta ochrona sądowa w Polsce dotycząca prawa do informacji publicznej to są głównie skargi na bezczynność, czyli to jest kwestia wtedy, kiedy dostajemy informację o tym, że coś nie stanowi informacji publicznej, nie jest to pełna odpowiedź, wymijająca, albo po prostu nikt w ogóle nie odpowiada na nasz wniosek. I tu mamy taką trochę niebezpieczną rzecz, którą zobaczymy, jak ona się będzie rozlewała, to nie stosuje się przepisów o bezczynności organów. Zatem nawet jeżeli byśmy uznali, że ten przepis dotyczący zawieszenia biegu terminów administracyjnych, który ten ZZR,
Dobra, chyba wróciłem. Tak, specustawa zawiesiła, słuchać mnie? Zawiesiła nam stosowanie specustawa. Dobra, dzięki. Wrócę, to widzę, że się ciemność widzicie, za całe szczęście. Nie ma dźwięku, dobra. I widać, dziękuję. Dobra. Wiecie co, wrócę do tego, wrócę do pytań na końcu, bo się generalnie skończyła ta bezczynność, jakby brak możliwości orzeczenia przez sąd bezczynności jest o tyle niebezpieczne, że może dojść do sytuacji, w której nie będą orzekane te sytuacje związane z naszymi sprawami dostępu do informacji publicznej. I to jest jakby generalnie najdalej idące ograniczenie ze specustawy, jakie nam grozi ze specustawy COVID. Czyli nawet jeżeli byśmy chcieli, to sąd w zasadzie, co ma sąd zrobić? No i tutaj chciałbym się odwołać do tego, co w Polsce jeszcze funkcjonuje. Już, tylko sekundę, bo mi się teraz wszystko. Jeżeli chodzi o prawo do sądu, no jest to realne ograniczenie prawa do sądu. Generalnie w tej chwili można powiedzieć, że zostaliśmy pozbawieni sądowej ochrony jawności w Polsce i to może być ogromne zagrożenie. Przy czym zwracam uwagę na jedną rzecz. My mamy specustawy dotyczące COVID-19. Natomiast zgodnie z artykułem 233 Konstytucji ważne jest to, że nawet w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie można ograniczyć prawa do sądu. To jest jakby kwestia fundamentalna w tej chwili i kwestia, o którą się można trochę, nie trochę, ale można się zahaczyć. Dlaczego? Dlatego, że mamy artykuł 45 Konstytucji, który w żadnym zakresie nie może być zawieszony i nie może być zawieszony specustawą. Natomiast to w naszej sytuacji sytuacji spraw dotyczących jawności się wydarzyło. No i sytuacja jest taka, że po wpłynięciu skargi, no jakaś idealna i uproszczając, jeżeli mamy brak odpowiedzi na nasze wnioski związane z dostępem do informacji publicznej na różnej płaszczyźnie, czy to, że nie stanowi informacji publicznej, czy COVID, czy nie, to przypominam, że artykuł 61 Konstytucji, który stanowi, jakby określa, czym jest to prawo, jest prawem człowieka, no, nie zostało w żadnym zakresie ograniczone w Polsce. I nie może dojść do sytuacji, w której sąd nie będzie mógł ocenić w ramach prawa do sądu, czy nasze uprawnienie, prawo człowieka jest realizowane, czy nie jest realizowane poprawnie. I ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. I to jest ta też dobra wiadomość, o której ja powiedziałem, że liczę, że sądy administracyjne, sędziowie sądów administracyjnych po prostu będą orzekali w sprawach związanych z dostępem do informacji publicznej. Natomiast no, jakby zdaję sobie sprawę, że to, o czym ja w tej chwili mówię, jest w kontekście, to jest nas kilka osób albo kilkanaście, które już nieraz były w sądach, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące jawności. No to jest sytuacja, w której rzeczywiście sędziowie sądów administracyjnych, do których płyną te sprawy, będą musieli sięgnąć po pierwsze do artykułu 45 Konstytucji, a jednocześnie do artykułu 6 Konwencji, tak jak tutaj Aleksander napisał, bo prawo do sądu jest niezawieszone w Polsce. I ta specustawa w tym zakresie jest niekonstytucyjna. Pomijam inne wątki, nie będę też się odnosił do innych wątków związanych z tym, czy jakieś elementy tej ustawy są konstytucyjne, czy nie, w zakresie, w jakim regulują jakieś określone przestrzenie funkcjonowania administracji szeroko pojętej. Natomiast w tym zakresie, w którym dotyczy to dostępu do informacji, to bezwzględnie sądy powinny stosować konstytucję i dać prymat ochrony prawa do informacji. No nieszczęście jest tak, całe nieszczęście, że
no jakby te sprawy dotyczące dostępu do ogólnie są sprawy tak zwane bezczynności, sprawy bezczynności. Zatem podsumuję, a jeszcze jest kwestia, że jednocześnie padło pytanie, ten artykuł, akurat nie ma go tutaj na slajdach, ale ten artykuł, który ja pierwszy wskazywałem, już przełączam. Ten artykuł 15 ZZS, on tutaj akurat go nie ma, gdzie on gdzieś uciekł, a jest przez sekundę jeszcze niżej, to tam jest kwestia taka, że w ustępie pierwszym tego artykułu zawieszone zostały również bieg terminów procesowych i sądowych. To jest to trochę odpowiedź do, tutaj Kamil Nowak zadawał pytanie, to jest odpowiedź do tego, co się dzieje w sądach. No i tam jest to też, że te terminy są zawieszone na ten czas, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów. Zatem mamy jakby te dwie przeszkody, o których ja powiedziałem, czyli zawieszenie terminów i przerwanie terminów administracyjnych, to, który będzie dotyczył dostępu do informacji publicznej. Dwa, w zasadzie sądy nie mogą orzekać o bezczynności organów w zakresie dostępu do informacji publicznej, czyli jakby, że nie stosuje się do bezczynności, że w tym okresie nie mogą orzec. I trzy, tak czy inaczej w tym okresie następuje w cudzysłowie zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych. No, jakby ważne jest to, że te przepisy, o których ja mówię, to są przepisy, jeżeli chodzi o ustawę, COVID ustawę, tak jak ona ma jej celu, no to ta ustawa powinna mieć zastosowanie w ten sposób, jak i nazwa tak naprawdę wskazuje, no bo jej nazwa jest związana, jakby tytuł tej ustawy jest związany z tym, żeby przeciwdziałać sytuacjom związanym z COVID-19, czyli żebyśmy nie ponieśli jako społeczeństwo albo zminimalizować te kwestie związane z tym, co nas może spotkać albo się zdarzy w związku z tym sytuacją w Polsce. I w ten sposób tutaj należałoby do nich podejść, więc to te przepisy o zawieszeniu terminów, o orzekaniu bezczynności, w jakim zakresie powinny chronić nas, a nie administrację. I to jest w takim idealnym świecie, w którym powinniśmy żyć, to rząd nam przygotował, to chyba rządowa była ta pierwsza, ta dzisiejsza jest rządowa, jakby nie chcę was wprowadzać w błąd, ale w takim rozumieniu te przepisy powinny chronić nasze prawa i wolności, zarówno w każdym kontekście, nasze funkcjonowanie w tym, co się dzieje. No, czy tak jest? To sami jakby czujecie i też pytania, które tutaj zmierzają, to padają, to raczej jest mała, ja mam małą wiarę, jeżeli chodzi o te kwestie związane z funkcjonowaniem tych przepisów. Zatem mamy, i to są te trzy rzeczy. Teraz kwestia, co dalej? Co dalej? No i są dwie drogi w tej chwili. O jednej ja już powiedziałem, to jest kwestia, i ona się dosyć szybko wyjaśni, dlatego że my złożyliśmy wniosek do Agencji Wywiadu i to jest wniosek o udostępnienie informacji, kogo informowała Agencja Wywiadu w styczniu, o tym, jakie zagrożenia mogą się pojawić w związku z epidemią i jaka treść była tego ostrzeżenia, które Agencja Wywiadu miała. Agencja Wywiadu nam odpowiedziała, że nie udostępni nam tego ze względu na ochronę informacji niejawnych, natomiast nie była to decyzja. W związku z tym złożyliśmy skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i w przyszłym tygodniu upływa termin do przekazania tej skargi do sądu. Zatem będziemy mieli taką sytuację, w której dosyć ciekawa historia w sprawie ważnej dla społeczeństwa, czyli tego, jak polski rząd był ostrzeżony, kogo ostrzeżono. Agencja Wywiadu nie odpowiada poprawnie, my kierujemy sprawę do sądu i sąd teraz będzie miał, zobaczymy, co zrobi sąd. Kwestia jest taka, że po pierwsze przepisy specustawy zawiesiły obowiązek przekazania skargi do sądu. Tak bym powiedział. W związku z tym nie wiem, czy Agencja Wywiadu będzie skora w ogóle na przekazania tej skargi do sądu.
No, jeżeli nie, co by troszkę ułatwiło postępowanie, już tak powiem, z punktu widzenia jakiegoś taktyki, to jeżeli agencja wywiadu nie przekaże tej skargi, uznając, że w tym okresie nie musi przekazywać, no to my złożymy wniosek o ukaranie grzywną za nieprzekazaniem skargi, w którym będziemy wskazywali, że jesteśmy pozbawieni prawa do sądu. W związku z tym wydaje mi się, że to może dosyć szybko zapaść jakieś rozstrzygnięcie w tym kontekście, czy jak jeden sędzia rozumie tę kwestię związaną z tymi przepisami specustawy COVID-19 i tego, czy mamy prawo do sądu, czy zostało ono wykluczone. Oczywiście to nie będzie nic, co by nas ratowało, ale no, nie pracuje tam. No, ale w jakimś sensie będziemy starali się to pokazać, będziemy też bić po prostu w bęben, no bo w tej chwili nie ma innej drogi niż bić bęben, że jeden z fundamentalne uprawnienie w demokracji nie funkcjonuje w Polsce i nie ma ochrony sądowej tego. Jest to, się zbliża nas to do sytuacji, w której w ogóle jakby nie było artykułu 61 Konstytucji, artykułu 54 Konstytucji, aniżeli byśmy w jakimkolwiek kraju, który ma obowiązują zasady wynikające z demokratycznego państwa prawa. Właśnie to jest sytuacja niedopuszczalna i to jest jakby w tym kontekście tego postępowania, które prowadzimy, bo my jakby nie schowaliśmy naszego prawa do informacji i w związku z tym pytamy, normalnie stowarzyszenie funkcjonuje w tym zakresie, że składa wnioski, kieruje skargi do sądów, czy one są procedowane, czy nie, to teraz będziemy o tym wiedzieli. Natomiast w takim sensie, no, nie może tak być, no nie godzimy się na to. I to jest jakby ta kwestia, dlaczego uważamy, że to jest istotne. Natomiast jest jeszcze druga kwestia związana z tym, co chcemy zrobić. No to jest specustawa COVID-19 2.0 z dzisiaj. Przepraszam za te słowa 2.0 i za te nazwy, no ale jakieś są i tak z debaty politycznej, ale też jakby upraszczającej się. Dzisiaj druga jest ta specustawa wydana. I tam w tej specustawie, jak ja powiedziałem, są te przepisy dotyczące, że nie zawieszone są terminy dotyczące rewitalizacji, na przykład za rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego. No i my mamy taki pomysł, że chcielibyśmy, żeby w jakimś zakresie, podnosząc wagę tego prawa i tego, co się może wydarzyć, jak nie będzie jawności, żeby, i oczywiście to jest takie działanie, czy skuteczne, czy nie, ale zobaczymy, jak to będzie, no i trzeba to podnieść do debaty publicznej. Zaproponujemy na etapie prac senackich, tak naprawdę już przed tym, jak Senat przystąpi do pracy, żeby wprost wpisane zostało do specustawy 2.0, żeby zmieniony został ten jakby kwestia zawieszenia terminów administracyjnych, żeby nie dotyczyła wprost, żeby było wskazane przepisów związanych z dostępem do informacji publicznej oraz, i co jest ważne, może wy macie jakieś inne pomysły, to prośba o sugestie, my wskazujemy na razie roboczo ustawę o dostępie do informacji publicznej, ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku, jako dwóch ustaw, które w większości regulują, bo jeszcze zwracam uwagę, mamy nieszczęsny artykuł 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli duża liczba ustaw, które mogą regulować tryby dostępu, czyli te proceduralne i tutaj kwestia, że to mogłoby być trudne, żeby to wszystko wymienić. Zatem wskazujemy na te dwie ustawy, na dział drugi ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i na terminy związane z ustawą o dostępie do informacji publicznej i tym samym, jeżeli by się udało przekonać polityków, żeby wyraźnie, oczywiście to jest też trochę psucie prawa, ja to czuję, ale nie jest jakby w tej chwili kwestia, znaczy jest kwestia, trzeba pilnować zasad, natomiast trzeba też zagwarantować wprost funkcjonowanie jawności. Oczywiście postulowaną sytuacją byłoby to, że w sytuacji, w której wpływają wnioski o dostęp do informacji publicznej, administracja nie chce na nie odpowiadać, to sądownictwo stoi po stronie konstytucji i artykułu 6 konwencji w zakresie prawa do sądu i ochrony sądowej, ochrony prawa do informacji. Natomiast
w jakim zakresie też trzeba o tym myśleć i naciskać, ale też, co jest ważne w tym działaniu, którym ważne, żeby o tym mówić. To jest też kwestia do nas wszystkich, żeby nie, żeby wprost mówić, o tym, że przepraszam, bo się na czat zapatrzyłem, żeby wprost mówić o tym, że tak naprawdę te przepisy mogą być rozumiane w ten sposób, że nie mamy w Polsce jawności i ochrony ochrony sądowej tej jawności, co powoduje, że tak jak w którymś momencie opowiadałem, że jakby władza działa, społeczeństwo dostaje tylko informację, którą politycy chcą nam przekazać, co w czasach epidemii jest po prostu niedopuszczalne. Niedopuszczalne w demokracji. To tyle. Czyli tak naprawdę mamy te przepisy wyłączające bieg terminów administracyjnych, który wpływa na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy przepis wyłączający możliwość orzekania bezczynności i jednocześnie przepisy zawieszające bieg terminów sądowych i proceduralnych w procedurach. Zatem jakby można było powiedzieć, że to jest idealna sytuacja przygotowana przez administrację, dla administracji, żeby nie była, żeby chroniona była przed tym, żeby ją pytać w czasach epidemii. No i to jest bardzo niepokojące jest to bardzo niepokojące i niebezpieczne. I dlatego w tym sensie będziemy się starać działać na rzecz tego, żeby po pierwsze pobudzić, jak powiedziałem, sądy, a po drugie, żeby politycy w tym się zajęli. Dobra. I to jest ten czas na pytania. Czyli dobra, macie pytania, ja sobie tutaj przewinę do góry, albo jeżeli macie, to zadajcie. Zatem podsumowując, może być taka sytuacja, że administracja się powoła na te przepisy i będzie odmawiała realizacji przez najbliższe miesiące wniosku o udostępnienie. Ja bym, Kamil, działał dalej normalnie i ma być sądowa ochrona prawa do informacji. Znaczy, oczywiście to zobaczymy. Zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. No trochę też w tej sprawie agencji wywiadu to trochę wyjdzie. No, jakby ja trzymam kciuki za to. Nie, jak wygaśnie ten czas epidemii, Katarzyna, dobrze, że o to pytasz, jak zakończy się ten czas epidemii, to po prostu ten wniosek, który teraz byś złożyła, nie chcesz jednak dochodzić jego realizacji w tej chwili przed sądem, no to one po prostu będą wszystkie realizowane po tym okresie, jak się skończy pandemia. Czy organ musi poinformować o zawieszeniu? Czy nie musi? Czy jest tak samo jak w przypadku skargi? Skargę do SKO. Podlegają zawieszeniu z mocy ustawy, bo powinien się dostać informację, że nie będzie zrealizowany wniosek. Czy ten termin jest znany, kiedy to wygasa? Tak, po ustąpieniu, jak wraca administracja na swoje story, po ustąpieniu stanu epidemii. W dniu złożyłem. W dniu złożyłem skargę do Rady Gminy. Komisja debatowała dwa razy i wyznaczono trzeci termin na dzień. W programie nie ma nic o skardze. Panie, no z tego co widzę, rady obradują. Pytanie jest dotyczące funkcjonowania Rady Gminy i skargi złożonej do Rady Gminy na podstawie skargi z artykułu 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Panie Ryszardzie, rady działają normalnie. Powinna ta skarga być rozpatrzona. Panie Przemysławie, pytanie? Nie. Przemysławie. Dobra.
Widzę, że pytania, odpowiedzi. Rada, pomysł jest Krzysztofa Kowalika, spytać kilka urzędów, czy dalej wydają decyzje i tak dalej. Jeśli tak, a tak jest, wskazać sądom, że obecny przepis tak nie jest przestrzegany. Tak, no bo tam, gdzie są wydawane decyzje, decyzje, a podlegają one ochronie sądowej, to tak, masz rację. Czy można tu złożyć skargę, że urząd nie realizuje wniosku? No, oczywiście. Ale proponuję, żeby złożyć to na piśmie z własnoręcznym podpisem i dostarczyć po ustaniu czasu zagrożenia. No dobrze. My pracujemy nad stanowiskiem. Będziemy komunikowali te kwestie związane z jawnością w czasie epidemii. No, nie mam też w tej chwili jakoś dużo więcej do powiedzenia, poza tym, że nie śpimy i zastanawiamy się, co zrobić. Na razie otworzyliśmy, wymyśliliśmy jakby dwie drogi, czyli drogę wpływania na polityków i jednocześnie mocnego nacisku medialnego i pokazania ludziom, czym grozi brak jawności społeczeństwu. A dwa, no to jest ta kwestia powoływania się na konstytucję, na artykuł 45, czyli prawa do sądu i wskazywania mocnego, bo ja bym chciał jeszcze raz to powtórzyć, co tutaj padło, żeby nie jakby uzmysłowić sobie, że nawet w czasie stanu wyjątkowego i stanu wojennego nie można ograniczyć dostępu do sądu. Czy to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i w tym kontekście no, mamy przepis, który nam wyłączył to, albo wyłącza, tak naprawdę z takiego punktu widzenia z realnego, wyłącza nam to dostęp do sądu, czyli prawo do sądu. I to może być niebezpieczne, jeżeli w takim zakresie funkcjonujemy. Więc tutaj jest kwestia o tym, żeby pamiętać. No i prośba do Państwa, dobrej czy złe wiadomości, znowu na końcu. Dobra wiadomość taka jest, że nasza poradnia dalej działa, porady.sieciobywatelska.pl i tu zachęcam do, jeżeli Państwo będziecie dostawali odmowy związane z powołaniem się na specustawę COVID, to prośba, żeby sygnalizować tę sprawę. Żeby też pokazać i chcemy też zobaczyć, jak często w jakich sprawach, czy to się staje nagminne, czy nie, to nie jest też w takim sensie, że my mamy gotową drogę do tego, żeby pomagać wszystkim i żeby te sprawy jednak się działy. Natomiast no, też będziemy to modyfikować swoje argumenty, a im więcej będziemy widzieli różnych kwestii, to będziemy mieli, będziemy widzieli, co się dzieje, jak te przepisy rzeczywiście wpływają na realizację wniosków o dostęp do informacji. Tu jest pytanie, pytania są oprócz wojny, nie? Kolejne pytanie na czacie, nie sugestia to pana Piotra Kamila pominę, bo to jest kwestia odniesienia się, że sędziowie, że adwokaci w tej chwili mają kiepsko, bo nie zarabiają, a sędziowie dostają wynagrodzenie. I Krzysztof zadaje pytanie, a jeśli ktoś dostał przedłużenie o 1,5 miesiąca, bo z powodu COVID nie ma urzędników, którzy mają odpowiedzieć. Jeżeli urząd z jakichś powodów jednak zastosował ustawę o dostępie do informacji publicznej, no to zgodnie z artykułem 13 ust. 2 może przedłużyć ten termin do 2 miesięcy od dnia płynięcia wniosku. Zatem jest to sytuacja, w której istniejące przepisy pozwalają przedłużyć. Natomiast przypominam, że aktualny stan ani przepisy nie spowodowały zamknięcia administracji publicznej. To jest też trochę niepokojące. Ja zdaję sobie sprawę z ograniczeń, które ma administracja publiczna, zarówno w kwestii organizacji pracy zdalnej, pracy w urzędzie, dostępności różnych narzędzi do tego. Natomiast administracja nie wyłączyła swojego funkcjonowania. I to jest istotne, jeżeli chodzi o dostęp. No i ja tu chciałbym podziękować wielu
samorządowcom, tak szeroko to pojmę, za tą pracę, jaką wykonują, żeby się działo. I są samorządy, które również w zakresie jawności to dobrze wykonują, więc tutaj jest kwestia funkcjonowania. Chciałbym o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć i to dopiero o niej teraz pomyślałem. Jako taką sugestię i postulat do wszystkich. To jest kwestia sesji online, ale nie tylko sesji online w rozumieniu transmisji, że radni się łączą online, ale też kwestia dosyć specyficznej formy prowadzenia sesji na maila, czyli radni głosują na maila i sesja odbywa się w drodze mailowej, bo są też takie przypadki. Zatem tu też kwestia, mam dużą prośbę do tego, żeby też przyglądać się tym sesjom online i też wskazywać i sygnalizować różne rzeczy, które wpływają na prawo do informacji w rozumieniu wstępu na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów, bo przepisy specustawy pozwalają prowadzić sesję online, a jest pytanie, jak jest realizowany ta dostępność, już jakby nie mówię o tym słowie wstęp, który jest w konstytucji, ale kwestia tego dostępu, czyli jakiegokolwiek transmisji, czy rzeczywiście możliwości obserwowania całego przebiegu sesji głosowania i wszystkiego tego, co się dzieje w samorządach. Zatem nie odpuszczamy, prawo do informacji funkcjonuje, nie jest zawieszone. Rolą organizacji pozarządowych, ale też waszą dziennikarzy jest wskazywanie, że nie może być sytuacji, w której nie jest to realizowane. Biorą przykład Sejmu. Natomiast Sejm nam pokazał, ja widzę, że niektóre samorządy pokazują, że te obrady online są świetne i świetnie realizują. Natomiast w tej chwili ja mam taki pogląd, że one są fajnie i wyglądają, bo to jest coś nowego i wszyscy się temu przyglądają, natomiast co się wydarzy później, jak będzie, jak już trochę przeminie ten wiatr świeżości i pewnego przyglądania się tym rozwiązaniom i dojdzie do sytuacji odbierania głosu, więc ja się teraz tego bardzo obawiam. No z mojej strony to wszystko, zachęcam do obserwowania naszych stron i patrzenia tego, co się dzieje, będziemy komunikowali o kwestie związane z jawnością, tego, jak te przepisy są stosowane. Będziemy komunikowali o kwestii tej naszej sprawy z Agencją Wywiadu i innych spraw i tego, jak sędziowie podchodzą do... Muszę tutaj zabrać, przepraszam, bo mam najważniejszą osobę w państwie, która przyszła do komputera, żeby popatrzeć i się zaprezentować. Ja bardzo dziękuję wszystkim. I zachęcam do obserwowania naszych stron i patrzenia tego, co się dzieje. Dziękuję i życzę miłego wieczoru wszystkim.